Kamerun. Kraj 1,5 razy większy od Polski, ale mający 3 razy mniej ludności. Pod względem geograficznym to Afryka w miniaturze. Klimat morski, pustynny, górski, tropikalny i sawannowy. Żyje tu około 200 plemion. Każde ma swój język, swoją kulturę, swoje tradycje. Od lat 60. w Kamerunie pracowali misjonarze holenderscy. Od 30 lat pracują tam Polki, w tym także siostry Michalitki. W 1986 roku dołączyła do nich siostra Eligia Opiłowska. Co uderza w pierwszym kontakcie z czarnym lądem, to oczywiście upał. Dla Europejczyka, zwłaszcza wychowanego w naszym umiarkowanym klimacie, Afryka najpierw płynie po plecach strużkami potu. Strefa równikowa i jej wybitnie wilgotny klimat daje się mocno we znaki. Temperatury w porze suchej sięgają 60 stopni. Najpierw to bardzo odczułam na własnej skórze, kiedy przyleciałam i wylądowałam w Douala. To jest właśnie port nad Zatoką Gwinejską, nad oceanem, tak zwana stolica ekonomiczna Douala. Kiedy wysiadłyśmy z siostrą z samolotu, od razu poczułam płynące strumyki potu po moim ciele. Więc wychodząc z samolotu, który ma klimatyzację, człowiek się czuje, jakby wszedł do jakiejś takiej mocno naparowanej łaźni. Wilgotność tam sięga nawet 100 i trzeba było się przestawiać, że koszulki na sobie będzie się nosić niemalże ciągle mokre. Ale to nie upał wyciska na ludziach największe piętno. To bieda, widoczna zwłaszcza w kameruńskich wioskach. Bieda. Bardzo, bardzo uderzyła mnie bieda. Że w XX wieku, to był wtedy XX wiek, teraz mamy XXI, ale niewiele naprawdę się zmieniło. Ta bieda w dalszym ciągu jest i ona się ma nijak do naszej biedy, którą my tutaj nazywamy w Europie. Bo fakt, że dzieci na przykład 3 dni nie jedzą nic, są bez posiłku, że chodzą boso, że człowiek dziwi się, że jakaś tam koszulka czy spodenki jeszcze trzymają się na tym właśnie czarnym ciałku, że to jeszcze nie spadnie. Chatki gliniane, bez okien, bez drzwi, bez komina. Całe umeblowanie takiej chatki to prycza bambusowa i jakiś kawałek materiału. O kocu sobie raczej tam przeciętna ludność nie zamarzy. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, które trafiły do Kamerunu w latach 80. ubiegłego wieku, przejęły prowadzenie misji od Holendrów. My mamy tak, 2 stacje misyjne. Ta pierwsza, na którą ja też pojechałam, znajduje się w pełnym buszu na wschodzie Kamerunu. I ta misja nazywa się Ngelemenduka. To jest właśnie dżungla, tak jak się nieraz widuje na filmach, na obrazkach. Las, zielona ściana z jednej, z drugiej strony, soczysta zieleń. Druga misja natomiast znajduje się bardziej na północ. Ona powstała nieco później. I tam już jest inny klimat, inna także, inna flora. Siostry są na sawannie, no i także są inni ludzie. Ta druga misja znajduje się w Betare Oya. To złotonośne tereny. Legalne kopalnie sąsiadują z tymi nielegalnymi, ukrytymi w buszu. Tam, gdzie już przeszły maszyny koncernów i zryły teren, zaczynają kopać zwykli ludzie. Wystarczy łopata i miska. W Betare Oya kopią całe rodziny. Ale majątku na tym kopaniu dorabia się niewielu. Obie misje, na których pracują siostry Michalitki, dzieli prawie 300 kilometrów. W tamtych warunkach to duża odległość. Bo choć Kamerun ma już sieć dobrych, asfaltowych dróg,
to łączą one w większości duże miasta, nie zaglądają do wiosek. Nadal dotarcie do osad położonych w okolicach Ngelenmenduka jest trudne, zwłaszcza w porze deszczowej. Od czasu do czasu spotkać można porzucone tuż przy drodze pojazdy. Często są to powypadkowe ciężarówki. Taki pojazd, zwłaszcza wysłużony, taniej porzucić, niż go stąd holować. Zbyt duże koszty. To ze względu na drogi. Samochody używane na misjach mają raczej krótki żywot. Muszą być solidne auta, bez tego nie ma pracy na misjach. Wszędzie przemieszczając się na wioskę, a jest ich 72 do obsługi, do objazdu, czy przez księdza, przez siostrę. To są czasem ogromne odległości, więc musi być solidne auto właśnie na takich drogach. Ono się amortyzuje bardzo szybko, po 5 latach właściwie auto już się nie nadaje do użytku. Domy Kamerunczyków wznoszone są głównie z drewna, gałęzi i gliny. Z drewna powstaje szkielet, glina pełni rolę wypełniacza. Na dach gałęzie palm, choć coraz częściej także blacha falista, rzucona często byle jak. Tu nie ma pośpiechu. Jak mówią Afrykańczycy, to my, Europejczycy, mamy zegarki, ale oni mają czas. Nieodzownym elementem kameruńskiego krajobrazu jest widok kobiet, a czasem mężczyzn i dzieci z rozmaitymi przedmiotami na głowie. Na głowie nosi się tu wszystko. Nieraz ciężar takiego ładunku przekracza 40 kg. Potrzeba i siły, i zmysłu równowagi. Z tym zmysłem Kameruńczycy już się rodzą. Europejczyk nigdy sobie tak dobrze nie poradzi. Mają jakiś taki dodatkowy zmysł i wcale nie muszą podtrzymywać rękoma tego wiadra z wodą. No to jest jakiś taki fenomen, my nigdy im w tym nie dorównamy, tak jak i w tańcu, śpiewie. Są to ludzie naprawdę o jakiejś takiej niesamowitej równowadze. Centralnym punktem misji jest kościół. Kościół w Ngelenmenduka wybudowany został przez pierwszych misjonarzy jeszcze w latach 60. Stanął poza miastem, bo ówczesne francuskie władze nie pozwalały osiedlać się misjonarzom w centrum miast. Wokół kościoła stanęły misyjne budynki. Misja to są pawilony, niskie domki, wybudowane, jak wspomniałam, w latach 60., bardzo proste. Zamiast podłogi jest cement, taki szlifowany, są okna, szyb nie ma też stałych, tak jak u nas, tylko są takie szybki, które można nimi manipulować, robiąc większy przewiew albo mniejszy, albo chronić się przed deszczem, bo gdy pada deszcz, no to wtedy jest tak jak oberwanie chmury i trzeba rzeczywiście je zamykać. Jest kran z zimną wodą zazwyczaj, no bo jest zawsze ciepło. W tym już w takich warunkach późniejszych, wtedy kiedy były stawiane pawilony w późniejszym czasie, no to jakoś tam zaaplikowana została też i ciepła woda do kąpieli. Więc to są budynki bardzo proste. Akurat na tej misji, gdzie siostry pracują do dzisiejszego dnia, jest kilkanaście, a teraz już rozrosła się, więc myślę, że ponad 20 różnych takich właśnie pawilonów, które spełniają każdy swoją funkcję, bądź to jest szkoła, bądź to jest oratorium, bądź to jest kuchnia, bądź sypialnie. I w sumie już ta misja uczyniła się takim małym miasteczkiem w miasteczku Ngelenmenduka. Siostry prowadzą w Kamerunie szkoły dla dzieci, świetlice, uczą szycia, gotowania, leczą i karmią. Kilka sióstr, kilka osób z miejscowej ludności do pomocy, kilku nauczycieli. Skromne środki i olbrzymie potrzeby. Siostro, już zapisy są skończone na ten rok. Jeszcze nie. A ile już siostra zapisała w tym roku dzieci? No, bardzo dużo, jest ponad 100 nowych dzieci. Szkoła, którą kiedyś prowadziłyśmy z internatem, upadła ze względu na to, że państwo obcinało subwencje. Uważało, że misje katolickie powinny sobie same poradzić i w ten sposób właśnie ta szkoła średnia dla dziewcząt o profilu zawodowym upadła. Natomiast bardzo rozwinęła się szkoła podstawowa z przedszkolem dla dzieci. Liczba dzieci wzrasta rokrocznie, także już powstało kilka nowych budynków i okazuje się, że ciągle jest ich za mało.
A powód jest bardzo prosty. Jest wysoki poziom nauczania, ponieważ nauczyciele wszyscy są Kameruńczykami. Jest siostra jedna biała, że tak powiem, która jest odpowiedzialna, czuwa nad całością. Natomiast kilkunastu czy około 20 nauczycieli i instruktorów to są właśnie Afrykańczycy. Są stawiane wymagania, żeby jednak poziom nauczania był w miarę wysoki. Dzieci otrzymują posiłek, więc są lepiej odżywione i mogą łatwiej wchłaniać wiedzę. Także szkoła ma dobre wyniki, gdy chodzi o egzaminy państwowe. I z tego powodu, że właśnie jest i dożywianie, i wysoki poziom, coraz to więcej rodziców przyprowadza swoje dzieci, prosząc, żeby je przyjąć. Dożywianie dzieci jest bardzo ważnym elementem pracy misji. Ale pieniądze potrzebne są na wszystko. Na posiłki, na ubrania, książki, zeszyty czy choćby ołówki. Bez wsparcia ani misja, ani szkoła przy tej misji nie mogłyby działać. Ta szkoła utrzymuje się dzięki ludziom dobrej woli w Polsce i nie tylko. Działa program już od kilku ładnych lat, tak zwana adopcja serca na odległość. Wtedy, kiedy szkoła była zagrożona, kiedy właśnie pod znakiem zapytania stawiano jej funkcjonowanie, siostra będąca na urlopie w Polsce uczyniła taką akcję. Przywiozła ze sobą dużo zdjęć właśnie tych dzieci, które już do tej szkoły uczęszczały i w parafiach, w szkołach, tam gdzie ją zapraszano, prosiła o pomoc. I zrodziła się właśnie adopcja serca, polegająca na tym, że czy to pojedynczy człowiek, czy rodzina, czy klasa, czy parafia otrzymywała konkretne zdjęcie dziecka i finansowała mu roczną naukę. W przeliczeniu na polskie pieniądze jest to naprawdę niewielka suma, około 200 zł aktualnie, wcześniej było jeszcze mniej. I to są pieniądze na roczną naukę, na to, bo niestety jest inna wartość pieniądza jest w Kamerunie. 50 euro ma zupełnie inną wartość aniżeli tutaj w Polsce. Niejako przedłużeniem szkolnej nauki, a właściwie formą zagospodarowania wolnego czasu połączoną z opieką i nauką jest oratorium. Oratorium, ta inicjatywa przyszła trochę później. Zrodziła się ona właśnie z tego notorycznego głodu dzieci. Dzieci, które przychodziły, zwłaszcza z rodzin sierocych czy półsierocych, były notorycznie głodne. Przychodziły głodne do szkoły, wracały głodne do domu. I tam też nie wiadomo, czy zawsze mogły zaspokoić swój głód. Siostry, widząc tę ogromną potrzebę, utworzyły właśnie kolejną komórkę istniejącą na misji oratorium, która początkowo polegała właśnie na daniu posiłku tym dzieciom, żeby nie wracały do domu głodne. Około 300 dzieci w oratorium. I co jedzą dobrego? Dzisiaj mają rybkę pieczoną na oleju afrykańskim i ryż z sosem. Ponieważ dzieci bardzo dobrze się czuły na misji i nie chciały tak szybko wracać do domu, do godziny 6, bo zawsze o 6 zapada słońce, jednakowo jeszcze było trochę czasu, więc siostry zaczęły organizować im zajęcia, więc powtórkę z lekcji, to co było na lekcji, to był katechizm, to była nauka jakichś tam piosenek, to były robótki ręczne, to były jakieś tam jeszcze inne zajęcia, które zajmowały dzieci i które czyniły je szczęśliwymi. I też oratorium się rozrastało z roku na rok. Dziś jest ich 320 dzieci, czyli po szkole te, które mają najtrudniejsze warunki w domu, przechodzą do innych budynków na misji, na taki treściwy posiłek, a później na zajęcia. Bardzo dużym problemem Afryki jest sieroctwo. Wiele dzieci ma tylko jednego rodzica lub już rodziców nie ma. Afrykę dziesiątkuje AIDS, ale nie tylko to jest problemem. Malaria, infekcje, głód, pasożyty, brak dostępu do opieki medycznej. Tę opiekę medyczną starają się zapewnić misjonarze, ale nie jest to łatwe zadanie. Na przeszkodzie stoją pieniądze na lekarstwa, odległości, a w wielu przypadkach także kultura, tradycja czy świadomość mieszkańców. Aktualnie wtedy, kiedy my już w tej dobie jakoś mamy troszeczkę, że tak powiem, finansowo więcej wsparcia, że te lekarstwa
można stale dokupić i mieć czym leczyć, to jednak pozostaje kwestia właśnie świadomości. Częstokroć, gdy inne środki, te tradycyjne, zawodzą, gdy już nic się nie da uczynić, wtedy przychodzą do siostry białej, żeby jakiś tam cud uczyniła, bo człowiek czy dziecko są umierający i niekiedy tego cudu już nie da się uczynić, bo jest za późno. Więc mają bardzo przedziwne środki w leczeniu, nie wyłączając wszelkich czarów. Tak, wszelkich czarów i eksperymentowania właśnie na chorym. My nawet nie jesteśmy w stanie zgłębić tego problemu, bo nas nie dopuszczą do swoich tajników. Istnieje tak zwane tabu, do którego my nie mamy dostępu. Chociaż społeczność jako taka afrykańska ma wielkie zaufanie do sióstr, do misjonarzy, bo wiedzą, że zawsze można liczyć na naszą pomoc i że ta pomoc w porę zazwyczaj przychodzi. Punkt medyczny działa na misji. Ma ustalone godziny przyjęć, ale nikt, kto tu przyjdzie, nawet w nocy, nie odejdzie bez porady. Te godziny przyjęć bardziej wyznaczone są dla porządku, choćby dlatego, że pracują tu także miejscowi, a nie mogą przecież być do dyspozycji 24 godziny na dobę. Regularnie organizowane są także wyjazdy do wiosek, zwłaszcza ze szczepieniami. W zakresie samego podejścia do szczepień bardzo wiele się zmieniło. Kiedyś młode mamy uciekały z dziećmi na widok lekarza czy siostry z punktu medycznego. Teraz coraz więcej młodych matek przekonuje się do szczepień. Już wiedzą, że te szczepienia nie robią ich dzieciom nic złego, a są pożyteczne. Wyjazdy do wiosek z pomocą lekarską często pozwalają uratować czyjeś życie. Siostra właściwie w wiosce zauważyła człowieka, który miał przecięty brzuch maczetą. Na pewno to...